Na pewno, zdecydowanie 3-0 to nie potrzebujemy gadać o tym, że mogliśmy tu wrócić z jakimiś punktami. Zgadzam się. Co się z wami stało, że w zasadzie od samego początku tego spotkania wyglądaliście tak słabo na boisku? Nie wiem, no ja, ciężko mi coś powiedzieć. Jak się przegrywa 3-0, no to na pewno nie mogło być dużo dobrego na boisku. Ciężko mi coś powiedzieć, bo myślę, że jako drużyna i znam każdego zawodnika, już że na pewno każdy chciał. Może nie widać tego na boisku, ale będziemy się jako drużyna starać jak najszybciej z tego wyjść, bo widzimy, jak kibice przyjeżdżają, przyszli w masę tutaj, przyjechali, żeby nas wspierać. Też po meczu było czuć, że dalej będą nas wspierać i będziemy chcieli jak najszybciej z tego wyjść dla nich, dla siebie, dla całego klubu, bo przegraliśmy ostatnie mecze i myślę, że nas na więcej stać, ale no, trzeba dużo poprawić. Macie pomysł, jak poprawić tę grę? Bo to chyba już nie jest tylko dołek formy, ale chyba taki głębszy dół. Na pewno będziemy pracować nad wielu rzeczami, bo dzisiaj na pewno to przeanalizujemy. Będziemy musieli no, o tym porozmawiać. No, głupio się tak mówi, bo po każdej porażce trzeba rozmawiać, ale my musimy wyciągnąć teraz jak najszybciej wnioski. Być razem jako drużyna, bo tylko razem możemy z tego wyjść i mocno to przeanalizujemy i musimy się przygotowywać już na następny mecz. Zmobilizujecie się na Jagiellonię? Tak. Temistoklis, porażka 3-0 w Zabrzu. Chyba nie pokazaliście zbyt dzisiaj wielu piłkarskich argumentów, żeby ten wynik mógł być inny. After this fail to 3-0, did you have any arguments on the pitch field? It's not arguments. Everybody understands the situation that the team is now. We have 3 bad results. I think everybody understands now the situation that the team is. We have to work harder in training and have better results in the field. To nie już kwestia argumentów, tylko naprawdę tego, że musimy jako drużyna i wszyscy wiemy o tym, że musimy pracować się o wiele twardziej, o wiele mocniej, z racji tego, że to jest 3 porażka i tak naprawdę musimy sobie zdać z tego sprawę, że trzeba teraz przyłożyć się do pracy jeszcze ciężej. Trener Letiri był bardzo zawiedziony, ale też zaskoczony po tym spotkaniu, bo powiedział, że nie zdawał sobie sprawy, że można zagrać jeszcze słabiej niż z Pogonią. Trainer Italy was disappointed because he didn't know that that you can play most worster than with Pogoń. Yes, I think this is the worst game we done this season. We have made a lot of mistakes and Gornik take advantage of this mistake and score goal. After his second half is very difficult for us to play because Gornik play in one half and it's difficult for us to create opportunities. I think everybody have to look individually ourselves. Everybody look what mistake make, and we have to work hard on this, not happen this again. These mistakes. We have game on Friday. I think we have to be more team. Like we have to play like better like a team and not to be together. Musimy grać jako drużyna w następnym meczu przeciwko Jagiellonii. Teraz musimy skupić się też na tym, żebyśmy wszyscy pojedynczo przemyśleli swoje błędy i to, co zrobiliśmy źle na boisku. Ciężko nam się grało tutaj, kiedy straciliśmy bramki w drugiej połowie, no bo wiadomo, to już wtedy ciężej w ogóle zaczyna człowiek wychodzić na murawę. Natomiast no, do tej pory wydaje mi się, że musimy skupić się na tym, żeby być drużyną. Ty wszedłeś na boisko w takim ciężkim momencie. Górnik prowadził już 2-0 w przerwie meczu. Od razu po twoim wejściu zmieniliście też ustawienie na to z trójką obrońców. To był trudny moment wejść w takim, przy takim wyniku, przy tak niekorzystnej grze Korony? Was it hard for you today to play from the second half because it was 2-0 on the table and you have started with a new tactic on the pitch field? Okay, we change the system, we try to play more offensive, but we cannot create opportunities. I think we have to work more. This is not our team, we have very good players. I think this is not the team from Corona. I want to say thanks for the fans that they come together tonight. And I hope on Friday we will win the game and give them
give them the 3 points. Tak na tą chwilę chciałbym na pewno podziękować kibicom, ponieważ czuliśmy ich wsparcie i jesteśmy im bardzo wdzięczni. Jeśli chodzi o pytanie, wiadomo, zmieniliśmy taktykę, tak, graliśmy ofensywnie, natomiast no niestety nie stworzyło nam to też okazji do tego, żebyśmy strzelili bramki, także no, dla mnie nie było różnicy. Jeśli chodzi tutaj o następny mecz, mam nadzieję, że zmobilizujemy się na tyle, żeby pokazać fanom i sobie, że możemy zdobyć 3 punkty. Po tak słabym początku sezonu, a ta atmosfera w szatni pewnie nie jest najlepsza, ale czujecie, że jeszcze jesteście w stanie zapunktować przed tą przerwą reprezentacyjną, a później będzie trochę więcej czasu, żeby popracować. The atmosphere couldn't be good now on the changing room, but do you feel that you can score the points with Jagiellonia in the next match? I think now we are in one point that we don't have another chance. This is our last chance. Everybody have to see like this. We have to see every game like a final. We don't have time for lose another game. And I think this is a final for us. Dla mnie w tym momencie jesteśmy w takim punkcie, że nie możemy już tak naprawdę tracić goli, ani przegrywać mecze. Musimy traktować każdy mecz jako taki, jakbyśmy grali o finał i tak starać się grać, żeby tutaj pokazać to na boisku, ponieważ no, wydaje mi się przynajmniej, że to już jest ten moment, że to jest odpowiednia chwila na to, żeby to pokazać. Jesteś bardzo doświadczonym zawodnikiem i w związku z tym mam 2 pytania do Ciebie. Pierwsze jest takie, no jak ty to widzisz w ogóle, tutaj jesteś nową osobą w drużynie i być może masz takie świeże spojrzenie, w czym tkwi tak naprawdę problem jako taki zawodnik, który już niejedno w piłce widział, co tak naprawdę w tym momencie szwankuje najbardziej w koronie. You have played many years in football, so can you give us advice or can you see what's the problem on our team is now? As I tell you, we have to play more like a team. Mm-hmm. Play more like a team. I think we have individually good players. We have to be more, to give 100% and in training and in the field. I think this is the only way that the team can improve better. Wydaje mi się, że musimy być drużyną, musimy grać jako drużyna. Ze swoim doświadczeniem mogę powiedzieć, że to tylko może nam w tym momencie pomóc, żebyśmy 100% dawali siebie na treningu i na boisku, potem w meczu i wtedy wyniki powinny przyjść same. I właśnie drugie pytanie w związku z tym doświadczeniem. No pewnie jeden raz już byłeś w takiej sytuacji, takiego dość mocnego kryzysu. Jaka jest najlepsza recepta w takiej sytuacji? Nie wiem, zachowanie spokoju czy bardziej jakieś takie radykalne ruchy, tak, z twojego doświadczenia, jak to wyglądało? What is the best recipe for this some crisis like this now in Corona? Or we should be calm, or we should do something really hard, or make hard decision and change the players or something else? We have already speak in the dressing room, all the players we have speak, and as I tell you, there is only one way. You have to work hard, you have to listen to your coach, what tactics he choose, and you have to discipline in the orders of coach. I think we have individually very good players. We have to give them the ball in better position in the field. We have to find our best players free in better positions in the field. I think it's not this image that we saw today for Corona Kielce. We have shown a better image in the friendly games. And as the guys say, they don't feel that this is the play like they can play. Mieliśmy rozmowę w szatni, która też była na ten temat i każdy jest z tego świadom, że musimy ciężej trenować i być drużyną po to, żeby znowu zacząć zwyciężać. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ta korona, którą widziałem w meczach przy przygotowaniach, o wiele lepiej i inaczej prezentowała się na boisku niż tą, którą widzimy do tej pory teraz. Jeśli chodzi tutaj o naszych zawodników, wiem, że mamy indywidualnie bardzo dobrych zawodników, więc wierzę w to, że jako drużyna też będą w stanie to pokazać na boisku. Yes. Dziękuję. Okay. Thank you. Good luck. Thank you.